Cześć, witam was w kolejnym filmie na kanale Camera Books Review. Tym razem mam dla was, moim zdaniem, coś wyjątkowego. Jakie macie skojarzenia z Egiptem? Z czym lub z kim kojarzy się wam pisarz Bram Stoker? Postać irlandzkiego pisarza Brama Stokera mi osobiście kojarzy się z hrabią Drakulą, a ten z czosnkiem, śmiercią, Londynem, krwią, gorsetami, a te z kolei dziewicami, seksem i... I nie idźmy dalej tą drogą. Chyba każdy fan grozy kojarzy postać Stokera. Właśnie wszystko za sprawą postaci hrabiego Drakuli, który na stałe zagościł w popkulturze. Postać wampira wykreowana przez pisarza, jak przystało na nieśmiertelnego, zupełnie nie poddaje się upływowi czasu. Owszem, mamy lepsze i gorsze wariacje na temat archetypu wampira, ale pewne elementy nie ulegają dezaktualizacji, jak chociażby osinowe kołki, zapomniane wsie lub miasteczka gdzieś na skraju świata oraz umiłowanie do krwi. Wszystkie te elementy są nieodzowne w powieściach o wampirach. Owszem, zdarzają się czytadła, które próbują odchodzić od tych elementów, ale powiedzmy sobie szczerze, nikt długo ich nie pamięta i większość z nas ich nie kojarzy. Zdaję sobie sprawę, że motyw wampira jest stary jak świat albo i starszy i Stoker nie był pierwszym, który o nich pisał. Nie był pierwszym, ale jego dzieło jest najgłośniejsze. Czy ktoś z was, drodzy słuchacze, potrafi tak zupełnie z pamięci na szybko podać inne utwory z wampirami w roli głównej? Powstałe oczywiście przed powieścią Stokera. Samego autora pewnie też niewielu z was kojarzy z innymi powieściami. Ja osobiście jakoś wyparłem świadomość tego, że pisarz nie poprzestaje na napisaniu jednej powieści. Owszem, teraz są tacy, którzy dla kasy piszą średnio jedną miesięcznie. Przecież zawsze znajdzie się ktoś, komu spodoba się nawet największy gniot. W końcu nawet Disco Polo ma swoich zagorzałych fanów i szkoły o tym profilu. Okazuje się, że Bram Stoker napisał więcej niż jedną książkę. Niestety do tej pory tylko jedna doczekała się wydania i przekładu na język polski, oczywiście Dracula. Dlatego ogromnie się zdziwiłem, gdy wydawnictwo IX pochwaliło się, że wydaje jedną z jego książek. Pierwsza myśl była taka, że... Kurczę, chyba coś jest nie tak, przecież to na pewno nie on, już nie żyje, on nie wydaje książek, przecież napisał tylko Drakulę. Kojarzycie zresztą te motywy, gdy coś jest sygnowane znanym nazwiskiem, a prawda się okazuje, że niewiele ma z tym wspólnego albo w ogóle nic. Na szczęście nie było tak w tym przypadku i wydawnictwo wydało faktycznie jedną z powieści Stokera. Od momentu, w którym dowiedziałem się o niej, zapragnąłem mieć ją na swojej półce. Po części wynikało to z faktu z uwielbienia dla Drakuli Stokera, a po części z wielkiej ciekawości. Na szczęście udało mi się dostać jeden z egzemplarzy do recenzji, za co dziękuję wydawnictwu. Tym razem nie będzie to powieść o wampirach, ale o mumiach, Egipcie i gwiazdach. Nie tych z wielkiego ekranu, ale o tych na niebie. Oto przed nami podróż po moich wrażeniach po przeczytaniu książki Brama Stokera, Klejnot Siedmiu Gwiazd. Młody adwokat Malcolm Ross zostaje wezwany w środku nocy przez swoją przyjaciółkę Margaret do domu jej ojca Abla Trelawneyego. Okazuje się, że ten został zraniony we własnym pokoju przez nieznanego sprawcę i wpadł w dziwny stan przypominający letarg. Wszystko staje się jeszcze bardziej zagadkowe, kiedy domownicy odkrywają list słynnego egiptologa do córki, w którym znajdują się osobliwe wskazówki odnośnie dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji. Wszczęte natychmiast śledztwo i obserwacja nieprzytomnego pacjenta przysparzają jednak tylko kolejnych tajemnic, których trop prowadzi do starożytnego Egiptu i próby wskrzeszenia legendarnej królowej Tery. Książka pierwszy raz została wydana w 1903 roku i mimo to nie straciła na świeżości. Wśród współczesnych powieści grozy nadal wyróżnia się wszystkim. Od pomysłu poprzez język aż do zakończenia, a w zasadzie zakończeń, ale o tym trochę później. Wszystko jest jak powiew letniego wiatru w zatęchłym pomieszczeniu. Przynosi wyczekiwany oddech. Odnoszę wrażenie, że większość współczesnych książek z gatunku grozy zatraciła gdzieś swoją wyjątkowość. Z każdą współczesną grozą towarzyszy mi wrażenie wtórności i podążania tymi samymi modnymi schematami. Oczywiście są perełki, które przykuwają uwagę i pozostają w pamięci na dłużej. Niestety jest ich coraz mniej, bo tak jak w filmach i serialach, wszystko ulega uproszczeniu i jest nastawione na spełnienie wymagań panującej mody i poprawności politycznej. W Klejnocie natomiast znajdziemy wszystko, co kochamy w powieściach gotyckich. Mroczny dom, tajemniczą piękność, mistyczne artefakty i nieznaną siłę, która chce osiągnąć cel ukryty w zamierzchłej przyszłości. Całość jest obleczona w maniery i kurtuazję przełomu XIX i XX wieku. Dodaje to opisywanym wydarzeniom niesamowitej pikanterii. Książka jest pisana z perspektywy adwokata jako rodzaj pamiętnika.
Jeżeli przeraża was przełom wieków i obawiacie się dłużyzn, zawiłych, wielokrotnie złożonych zdań i monologów odbierających przyjemność czytania, to pragnę przypomnieć, że jest to książka Stokera i powyższe rzeczy nie mają tutaj zastosowania. Książka jest napisana zgodnie z stylem powieści grozy tamtych lat. Jest zwięzła, ale nie uproszczona. Dialogi wypełnione są kurtuazją, ale nie są nudne i sztuczne, jak choćby w opisywanej przeze mnie w tym roku książce Johna Boyna Nawiedzony dom. W tamtej książce wiało nudą i sztucznością. Zanim ktoś powie albo napisze, że to wszystko już było, przypomnę tylko, że powieść ma ponad 100 lat i niestety dopiero teraz trafiła do polskich czytelników. Reszta świata miała przyjemność rozkoszować się nią już dawno temu. Tak więc wszystko, co obecnie zostało napisane z tego gatunku, już dawno miało swoją premierę u Stokera. Nawet tak dobrze nam znana i uważana za archetyp nawiedzonego domu książka Nawiedzony dom na wzgórzu Shirley Jackson czerpie z tego, co napisał Stoker. Pokusiłbym się również o stwierdzenie, że uwielbiany przez wielu z nas H.P. Lovecraft czerpał ze Stokera. Ach, dobre, nie? Bluźnierstwo, szpila wciśnięta w fanom grozy. Może wyniknie z tego jakaś dyskusja. Osobiście uważam, że Stoker, tak jak i Mary Shelley, ta od Frankensteina, są prekursorami jedynymi z najlepszych przedstawicieli powieści gotyckich. Z tym, że o Mary Shelley niewiele mogę powiedzieć, bo w Polsce nic oprócz Frankensteina nie zostało wydane. A może niedługo by się to zmieniło, fajnie by było. Klejnot Siedmiu Gwiazd wyznaczał na świecie kierunki, w którym szła literatura grozy. To na jej podstawie powstały m.in. takie filmy jak The Awakening z 1980 czy The Tomb z 1986 roku. Książka po wydaniu wpasowała się idealnie w panującą modę ówczesnych czasów. No tak, wiem, że wcześniej skrytykowałem pisanie pod panującą modą. Nic na to nie poradzę, że obecnie moda zmienia się co roku i przez to autorzy muszą często pisać na kolanie, aby wpasować się w okienko transferowe. Jak to mówią stare dziady? Panie! Kurwa, kiedyś to było, nie to co teraz. No właśnie literatura chyba jest takim dobrym przykładem tego stwierdzenia i że to ma tutaj zastosowanie. Z tą modą chodzi mi o zapędy imperialistyczne Wielkiej Brytanii. Królestwo od 1878 roku kupowało tereny należące do Egiptu. Oczywiście było wiele walk, powstań i ogólnej zawieruchy towarzyszącej wrogiemu przejęciu terenów. Wielcy odkrywcy korony w zawierusze dokonali wielu niesamowitych odkryć kultury starożytnego Egiptu. Piramidy, skarby, mumie i klątwy, czy tam zatechłe powietrze, nieznane bakterie, które zabijały tych wszystkich śmiałków i tworzyły klątwy, spowodowały, że nastała moda na ten rejon. Heh, w Polsce w zasadzie to nadal trwa, ale to za sprawą niskich cen hoteli inclusive, które to pozwalają beztrosko moczyć tyłek w basenie, popijać drinki z falemkami, a piramidy oglądać z daleka i cykać zdjęcia, aby zaszpanować znajomym. No, takie życie. Bałtyk jest za drogi. Moda na Egipt sprawiła, że wiele z dzieł i artefaktów zostało skradzionych i wywiezionych. Podobno najwięcej z nich nadal można oglądać w The British Museum. Wyprawy rabunkowe, poszukiwacze przygód, beduini, opowieści o zachłannych Arabach i zawierucha wojenna sprawiły, że rejon ten jawił się jako kraina przesycona magią. Tajemniczość mumii i piramid nakręcała wyobraźnię Brytyjczyków, Amerykanów i wszystkich tych, do których docierały wiadomości z cywilizowanego świata. Polskę to omijało niestety. Również w USA panowała moda na mumie. Wiele z nich można było nabyć drogą kupna w sklepach z antykami. Jedną z popularnych zabaw towarzyskich w Stanach było rozwijanie mumii i sprawdzanie, co jest w środku. Właśnie poprzez takie działanie utracono bezpowrotnie wiele cennych eksponatów. Takie zachowanie naukowców i awanturników wydaje się przerażające, ale patrząc po tym, co dzisiaj robimy z wieloma dziełami kultury, śmiem twierdzić, że nasz poziom ignorancji wiele się nie zmienił w przeciągu ostatnich 100 lat. Mimo że książka, jak już wspomniałem, została napisana na fali oczarowania starożytnym, magicznym Egiptem, to jednak nie jest to głupia powieść. Świat, do którego nas przenosi, jest pełen mistycyzmu i zjawisk nadprzyrodzonych, które we współczesności już dawno umarły za sprawą nauki. Oprócz tych motywów, Klejnot Siedmiu Gwiazd posiada też sporą dawkę wiedzy o kulturze i wierzeniach tamtego regionu. Owszem, jeśli się wczytać, wiele z tej wiedzy zostało uaktualnionej albo zdezaktualizowanej przez obecne odkrycia. Niemniej jest to świetny początek przygody z tymi wierzeniami. Ciało astralne jest pojęciem zwierzeń buddyjskich, z czasów o wiele późniejszych niż te, o których mowa, ale przyjmuje się we współczesnym mistycyzmie, że ma swój początek w starożytnym Egipcie. Przynajmniej z tego, co nam wiadomo.
Najpocześniejsze jest K, inaczej sobowtór, które jak wyjaśnia dr Butch, można zdefiniować jako kwintesencję indywidualnej osobowości, nasyconą wszystkimi cechami charakteru reprezentatywnej osoby, ale egzystującą od niej niezależnie. Potem jest Ba, czyli dusza, zamieszkująca K. Ma moc, by stać się cielesna lub bezcielesna, gdy tylko zechce. Posiada również substancję, jak i formę. Jest w stanie opuścić grobowiec, powrócić do złożonego w nim ciała, odrodzić się i mówić nim. Jest jeszcze Ku, duchowa inteligencja lub duch. Przyjmuje postać światła i ma kształt ciała. Mamy jeszcze Sekhem, czyli siłę człowieczą, personifikację energii życiowej, Kaibit, cień, Ren, imię, Kat, ciało fizyczne i Ab, serce, w którym tętni życie, a wszystko to składa się na człowieka w pełni. Zauważacie zapewne, że jeśli taki rozdział funkcji duchowych i fizycznych, mniemanych i faktycznych przyjmiemy jako całkowity, to wynika z niego możliwość i zdolność cielesnej translokacji, zawsze sterowane niewzruszoną wolą lub inteligencją. Jest to jeden z przykładów wiedzy. Jest ich dużo więcej i jeżeli mi nie wierzycie, a nie musicie mi wierzyć, polecam zajrzeć do tej książki. Również warto nadmienić, że we fragmencie, który wam przytoczyłem, jest przypis przy doktorze Butch, który wyjaśnia, że jest to brytyjski egiptolog, czyli postać, która kiedyś istniała. Dlatego wiedza w tej książce wydaje mi się tak niesamowita. Wszystko, o czym mówiłem wcześniej, czyli Egipt, mistycyzm, groza i tym podobne, sprawiają, że Klejnot jest powieścią z gatunku Imperial Gothic. Jak łatwo się domyślić, jest związany z podbojami Imperium Kolonialnym oraz fascynacją tym, co obce i tajemnicze. Jak podaje Biblioteka Brytyjska, gatunek ten wywodzi się z orientalistic gothic, który zapoczątkowało tłumaczenie The Arabian Nights, Księga Tysiąca i Jednej Nocy, rozbudzające w Brytyjczykach głód orientalnych powieści. Na blogu we wpisie znajduje się link do źródła, zachęcam do przeczytania artykułu. Kolejną wartą zaznaczenia kwestią jest rola kobiet w powieści. Margaret odgrywa kluczową rolę. Inaczej niż w ówczesnych dziełach, Imperial czy Oriental Gothic nie jest uległą kobietą. Jest przedstawiona jako pewna siebie, młoda kobieta, wszechstronnie wykształcona i znająca swoją wartość. To ona podczas niedyspozycji ojca zarządza posiadłością i potrafi pokazać, że to ona jest tą, która wydaje rozkazy i zatrudnia ludzi. Jej postać wyznacza tempo i kierunek powieści. Stworzenie tak silnej postaci kobiecej, która na równi z Malcolmem Rossem stanowi parę głównych bohaterów, nie tylko wpisuje się w modę przełomu wieku, ale jest też rodzajem wizjonerstwa. Przełom wieków był w Wielkiej Brytanii czasem rodzenia się ruchów sufrażystek. Stoker, świadomy otaczającego go świata, potrafił wykorzystać to w swojej twórczości. Dzięki temu raczej nikt nie zarzuci mu sprowadzenia kobiet tylko do roli służby, tła czy obiektu seksualnego. Owszem, Malcolm jest zakochany w Margaret i oczarowany jej urodą, ale dostrzega jej intelekt i zaradność. Jest to spora odmiana po Drakuli, która była krytykowana przez ruchy feministyczne ówczesnych czasów za przedstawianie kobiet tylko i wyłącznie jako obiekty seksualne. Polskie wydanie Klejnotu jest wyjątkowe. Zawiera dodatkowe zakończenie. Oryginalne z 1903 roku oraz napisane później w 1912 roku. Pierwotne zakończenie jest ciężkie, mroczne, pełne napięcia. Uważam, że jest w nim magia, coś czego można byłoby się spodziewać po takiej powieści. Dla mnie jest super. Nowe zakończenie napisane przy wznowieniu druku w 1912 roku jest niestety dużo lżejsze, stonowane i mnie osobiście nie satysfakcjonuje. Podobno pisarz został o nie poproszony przez wydawcę. Pisarz nigdy tego stanowiska nie potwierdził i nie zaprzeczył, bo wziął i umarł w tym samym roku. Książka, mimo że napisana ponad 100 lat temu, nadal zachwyca swoim kunsztem, dopracowaniem i świeżością, której czasami brakuje we współczesnej literaturze. Motywy, do których jesteśmy przyzwyczajeni przez pisarzy, w tym wypadku biją blaskiem świeżości, którego nie sposób pominąć. Bardzo się cieszę, że ten egzemplarz wpadł w moje ręce. A was teraz zapraszam do wysłuchania fragmentu pierwszego rozdziału w mojej interpretacji. Wszystko wygląda tak prawdziwie, że aż nie dowierzam, iż miało już miejsce w przeszłości. A jednak kolejne epizody nie następują po sobie jak dziewicze kroki w logicznym ciągu wydarzeń, lecz jak coś oczekiwanego. Jakiż to inteligentny zamysł powoduje, że pamięć płata nam takie figle, czy to w zdrowiu czy chorobie, rozkoszy czy bólu, pomyślności czy żałobie, nadaje życiu słodko-gorzki smak, a z wypadków dokonanych czyni wieczność.
Ponownie lekka łódka kończy swój bieg po leniwej wodzie poruszanej błyszczącymi, ociekającymi wiosłami, po czym uchodzi przenikliwemu lipcowemu słońcu w kolejny półmrok, rzucany przez zwieszone nisko gałęzie wyniosłych wierzb. Stoją na rozkołysanym pokładzie, a ona siedzi nieruchomo, osłaniając twarz smukłymi palcami przed zbłąkaną łodziną i nieokiełznaną swobodą przesuwających się gałązek. Powtórnie woda nabiera złotobrązowych tonów pod baldachimem półprzejrzystej zieleni, a trawiaste brzegi pysznią się barwami szmaragdu. Raz jeszcze zasiadamy w chłodnym cieniu w otoczeniu miriadów odgłosów natury rozlegających się w naszym alkierzu, jak i poza nim, zamieszanych w usypiający szum. To wystarcza, by wielki świat z jego niespokojnymi problemami i jeszcze bardziej niespokojnymi radościami mógł zostać z powodzeniem zapomniany. I znów, w owej błogiej samotności, dziewczyna wyzwala się z konwenansów wynikających z pęd sztywnego wychowania i opowiada w naturalny, marzycielski sposób o samotności w swoim nowym życiu. Z nutą smutku uzmysławia mi, w jaki sposób ogromny dom pochłania wspaniałą osobowość jej ojca i ją samą. Że ufność nie tworzy w nim ołtarza, zaś sympatia kaplicy, a twarz rodzica stała się odległa niczym dawne życie na wsi. Raz jeszcze całą swoją męską wiedzę i wsparte wiekiem doświadczenie muszę złożyć u stóp dziewczyny. To oczywiste ich następstwo, gdyż indywidualne ja nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. Pozostaje mu tylko słuchać karnie rozkazów. I raz jeszcze ulatujące sekundy nakładają się na siebie w nieskończoność. Ponieważ tak już bywa w sennych arkanach, że istnienia łączą się i ponawiają swój żywot, zmieniając kształt, a zarazem pozostając niezmiennymi, niczym dusza muzyka w trakcie fugi. I tak pamięć popada w zachwyt wciąż i wciąż, płynąc we śnie. Zdaje się, że nigdy nie można zaznać idealnego spoczynku. Nawet w Edenie wąż unosi swój łeb wśród brzmiennych gałęzi drzewa poznania. Cisza bezsennej nocy zostaje przerwana przez ryk lawiny, szum nagłej powodzi, jazgot dzwonu markującego obecność w uśpionym amerykańskim mieście szczęk odległych wiosen nad morską taflą. Zielone sklepienie, usiane diamentowymi plamami światła, zdaje się drgać wraz z nieprzerwanym łopotem wioseł, a gwałtowny dzwonek nie zamierza wcale milknąć. W mgnieniu oka wrota snu stają otworem, a do moich uszu dociera źródło niepokojących dźwięków. Budząca się rzeczywistość jest dość prozaiczna. Ktoś się dobija i wyzwania do drzwi. Zdążyłem już przywyknąć do rozmaitych odgłosów nawiedzających od czasu do czasu moje mieszkanie przy Jermyn Street. Czy to we śnie, czy też na jawie, zwykle nie zaprzątam sobie głowę poczynaniami sąsiadów, bez względu na to, jak głośne by nie były. Lecz ten hałas jest nieustanny, natarczywy, zbyt naglący, by go zignorować. Czai się za nim jakaś determinacja, a jeszcze głębiej zdenerwowanie lub nagła potrzeba. Nie byłem aż tak samolubny i na myśl, że ktoś może mnie w tej chwili potrzebować, bez wahania wstałem z łóżka. Instynktownie spojrzałem na zegarek. Była dopiero trzecia. Wokół zaciemniających pokój zielonych zasłon pojawiła się już szarawa poświata. Stało się jasne, że pukanie i dzwonek rozlegają się w moim domu. Było także oczywiste, że nikt się nie zbudził, by odpowiedzieć na wezwanie. Założyłem szlafrok i kapcie, po czym zszedłem do frontowych drzwi. Kiedy je otworzyłem, zostałem na progu eleganckiego, młodego mężczyznę, który jedną ręką naciskał przycisk elektrycznego dzwonka, drugą zaś potrząsał rączką zawieszonej w drzwiach kołatki. Jak tylko mnie ujrzał, hałas ustał. Jedna dłoń machinalnie pośpieszyła do ronda kapelusza, druga zaś wydobyła z kieszeni list. Schludny Brougham stał przed drzwiami, konie dyszały ciężko, jakby pędziły na złamanie karku. Zwabiony nocnymi hałasami pojawił się również policjant ze świecącą latarenką zawieszoną u pasa. Bardzo przepraszam, przykro mi, że pana niepokoją, lecz wydano mi wiążące polecenie. Miałem bez chwili zwłoki pojawić się tutaj i dotąd pukać oraz dzwonić, aż ktoś mi otworzy. Mogę spytać, czy mieszka tu pan Malcolm Ross? Ja jestem Malcolm Ross. Zatem mam dla pana list, sir. Pojazd jest również do pana dyspozycji, sir. Z zainteresowaniem wziąłem kartkę, którą mi wręczył. Będąc adwokatem, nieraz doświadczałem osobliwych zdarzeń, łącznie z nagłymi wezwaniami o różnych porach, lecz taki incydent nie miał precedensu. Cofnąłem się w głąb korytarza, pozostawiając uchylone drzwi i włączyłem światło. Dziwny list nakreślony był bez wątpienia damską ręką. Zaczynał się od razu od treści, bez adresu ani żadnego szanowny panie. Obiecałeś, że w razie potrzeby pośpieszysz mi z pomocą. Wierzę, że mówiłeś poważnie. Ten czas nadszedł szybciej, niż się tego spodziewałam. Otóż znalazłam się właśnie w takiej palącej potrzebie i nie wiem, do kogo się zwrócić ani komu zawierzyć. Obawiam się, iż usiłowano zamordować mojego ojca. Przeżył, dzięki Bogu, przeżył. Jest jednak nieprzytomny. Posłano już po lekarzy i policję, ale nie mam przy sobie nikogo, komu mogłabym ufać.
Proszę, przyjedź jak najszybciej i wybacz mi, jeśli możesz. Z czasem zapewne zdam sobie sprawę, na jak wiele sobie pozwoliłam, prosząc o pomoc. W tej jednak chwili nie potrafię o tym myśleć. Przyjedź, przybywaj natychmiast. Margaret Trelawney. Margaret Trelawney. Ból mieszał się z radością, kiedy czytałem ów list, lecz przeważała nad nim myśl, że była w kłopotach i posłała po mnie. Po mnie. Mój sen o niej nie był zatem całkowicie oderwany od rzeczywistości. Zawołałem do Stangreta. Zaczekaj, za moment będę gotowy. Po czym pośpieszyłem na górę. Zaledwie kilka chwil zajęła mi toaleta oraz ubiór i już niebawem mknęliśmy ulicami miasta, co koń wyskoczył. Dziś przypadał dzień targowy i kiedy przemierzaliśmy Piccadilly, ciągnęły się po nim od zachodu niezmierzone strumienie powozów. Reszta trasy jednak okazała się przejezdna, więc udało się ją szybko pokonać. Przywołałem do siebie stajennego, aby podczas jazdy dowiedzieć się, co zaszło. Siadł naprzeciwko z wyraźnym zakłopotaniem i położywszy kapelusz na kolanach, zaczął opowiadać. Panna Trelawney, sir, posłała do nas człowieka z poleceniem, by szykować natychmiast powóz, a kiedyśmy go przygotowali, zeszła osobiście i wręczyła mi list. Morganowi zaś, znaczy się woźnicy, sir, rzekła, by rwał z kopyta. Mówiła, że nie ma chwili do stracenia, że trzeba pukać, aż ktoś otworzy. Tak, wiem, wiem. Mówiłeś już. Lecz chciałbym się dowiedzieć, czemu po mnie posłała, co się wydarzyło w domu. Sam nie bardzo wiem, sir. Tyle tylko, że pana znaleziono w jego pokoju bez zmysłów, całego we krwi i z raną w głowie. Nijak nie dało się go dobudzić. Panna Trelawney tak go została. Jak to możliwe, że odkryła to o tak późnej porze? Nastąpiło to, jak sądzę, w środku nocy. Nie wiem, sir. Nie znam żadnych szczegółów. Ponieważ nic więcej nie potrafią mi powiedzieć, zatrzymałem na chwilę powóz, pozwalając rozmówcy powrócić na kozła, po czym zacząłem się nad całą sprawą zastanawiać w samotności. Przyszło mi do głowy jeszcze wiele pytań, które powinienem zadać służącemu. Przez kilka chwil złościłem się na siebie, że nie skorzystałem z okazji. Po namyśle jednak doszedłem do wniosku, iż dobrze się stało, że nie uległem tej pokusie. Uznałem, że stosowniej będzie o sprawach dotyczących bezpośrednio pana Trelawney dowiedzieć się od niej samej, niż wypytywać służbę. Przemknęliśmy bez przeskrót po Knight's Bridge, stłumiony stukot dobrze zawieszonego pojazdu rozmiał głucho w porannym powietrzu. Skręciliśmy w Kensington Palace Road, by zatrzymać się przed pokaźnym domem po lewej stronie ulicy, na pierwszy rzut usytuowanym bliżej Notting Hill niż końca Kensington Avenue. Był to zaiste imponujący budynek, nie tylko przez wzgląd na rozmiary, lecz i architekturę. Nawet spowity szarzyzną poranka, umniejszającą właściwie rozmiary obiektów, wydawał się wielki. Panna Trelawney powitała mnie w holu, ani trochę nie sprawiała wrażenia skrępowanej. Było z niej zdecydowanie właściwe szlachetnemu urodzeniu, tym mocniej zauważalne z powodu jej poruszenia i śnieżnej bladości twarzy. W wielkim holu znajdowało się kilkoro służących, mężczyźni skupili się w pobliżu wejścia, zaś kobiety skrywały w dalszych kątach i wyglądały przez uchylone drzwi. Panna Trelawney rozmawiała właśnie z inspektorem policji, któremu towarzyszyło dwóch ludzi w mundurach i jeden w ubraniu cywilnym. Gdy żywiołowo podała mi dłoń, jej oczy zdradzały rozluźnienie, a z ust wydobyło się westchnienie pełne ulgi. Powitanie było jednak oszczędne. Wiedziałam, że pan się zjawi. Uścisk ręki może wyrażać bardzo dużo, nawet jeśli podający nie ma zamiaru okazywać uczuć. Dłoń pani Trelawney zniknęła niemal w całości w mojej, wcale nie dlatego, że była mała. Wyglądała w sam raz, smukła i gibka, o długich, delikatnych palcach, niepospolicie piękna. Teraz jednak gestów oznaczał poświadomie przekazywanie inicjatywy. W owym momencie nie przywiązywałem wagi do dreszczu, jaki wtedy poczułem. Później jednak dał mi on do myślenia. Jednocześnie kobieta zwróciła się do nadinspektora. To pan Malcolm Ross. Oficer zasalutował, odpowiadając. Znam pana Malcolma Rossa, miss. Być może pamięta nawet, że miałem zaszczyt współpracować z nim przy sprawie fałszowania monet w Brixton. Skupiwszy całą uwagę na pannie Trelawney, nie rozpoznałem go od razu. Ależ oczywiście, pan nadinspektor Dolan, pamiętam bardzo dobrze, rzekłem, gdy uścisnęliśmy sobie dłonie. Nie uszło mojej uwadze, iż panna Trelawney z ulgą przyjęła fakt naszej znajomości. Była jednak nieco skonfundowana, co znać było po jej zachowaniu. Instynktownie czułem, że będzie mniej skrępowana, rozmawiając ze mną sam na sam. Zwróciłem się zatem do nadinspektora. Być może lepiej będzie, jeśli pomówię z panną Trelawney na osobności przez kilka minut. Pan zapewne wszystko wie, ja natomiast zorientuję się, jak wyglądają sprawy, zadając jej kilka pytań. Następnie przedyskutowalibyśmy wszystko razem, jeśli można. Jestem do pańskich usług, sir, zapewnił solennie. To był fragment pierwszego rozdziału. Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj zostaliście. Do zobaczenia w następnym filmie już niedługo. Cześć!